czas, jaki sobie dajemy od spowiedzi do spowiedzi. I myślę, że tutaj taką wskazówką jakoś dla nas też może być pewna historia. Jak pracowałem w jednej z parafii, pamiętam, jak zadzwonił do mnie w jednej z filii parafianin pewnego popołudnia i pyta się, czy dzisiaj przyjadę tam na mszę świętą. Mówię, tak, oczywiście, że przyjadę, ale czy mogę przyjechać godzinę przed? Ja mówię, bo godzinę przed, jak jest jakiś powód, to mogę przyjechać, tylko pytanie, dlaczego? Bo on mi się chciał wyspowiadać. Ja mówię, o, proszę Pana, to widzę, że niepoważne podejście do sprawy, ale przecież jak ja przyjadę, to przecież wcześniej, no przecież będę spowiadał, to może Pan wtedy przyjść. Ja nie, proszę księdza, bo jeszcze ktoś zobaczy. To mnie zaciekawiło. I okazuje się, że rzeczywiście w tej miejscowości przystąpienie do spowiedzi przez mężczyznę poza okresem do tego przewidzianym, to jest co najmniej musiał kogoś, nie wiem, obić albo zabić. Bo inaczej to wszyscy się dopatrzyli. Co on takiego z mojej strony, że musi iść tak poza kolejką do spowiedzi. I w niedzielę, kiedy pojechałem tam na mszę świętą, już później po tej spowiedzi całej, wychodzę przed gościem z zaciekawieniem. Stoją oczywiście panowie, tak jak zawsze, po mszy świętej tam dyskutują. I mówię, słuchajcie, czy wy się spowiadacie? Popatrzyli na mnie, mówią, że się, to jak się w ogóle może pytać? Oczywiście, że my spowiadamy. Ja mówię, no to dobrze, dobrze, ja bym nie oskarżał was, tylko chciałem zapytać jeszcze, a jak często? No proszę się, zachodzą takie pytania, czy to każdy wie, tak jak Kościół każe na święta. No i tutaj doznałem pojaśnienia, bo pierwszy raz usłyszałem, że Kościół każe tylko na święta. I chciałem też nam wszystkim to przypomnieć, że Kościół mówi o tym, że przynajmniej raz w roku spowiadać się, a nie tylko raz w roku. Także to jest zasadnicza różnica. Ale mniejsza historia każdego człowieka jest historią poszukiwania jego własnych dróg. A Adwent jest szczególnym czasem zwrócenia naszych oczu Bogu. I prorok Izajasz woła: drogę Panu przygotujcie na pustyni. Wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga. Prorok w ten sposób wzywa do nawrócenia, bo chce, aby ludzie mogli zobaczyć na własne oczy zbawienie Boże. Jezus chodzi do nas jako Zbawca. Jego imię oznacza Bóg wybawia, Bóg ratuje. Nasz Wybawca pragnie przychodzić do każdego człowieka. Dlatego trzeba Panu przygotować drogę. Dla Niego wyprostować ścieżki naszego życia. I Kościół wzywa nas do tej refleksji na dobrą nowinę, którą słyszymy w ten święty czas Adwentu. Dlatego nie ustawajmy. Tym, by szukać Bożej mądrości. Bożej mądrości, która uczy nas lepiej żyć, jak na nowo stawać się dobrymi ludźmi, jak stawać się ludźmi świętymi, ludźmi mądrymi, którzy na co dzień potrafią dokonywać właściwych wyborów. Dziś pytamy, co dalej? Dalej już może być tygodni, choć teraz to dopiero czas na poważne decyzje. Patrząc na naszych błogosławionych i świętych, których już poznaliśmy, których przypomnieliśmy, potrzeba nieustannie modlić się o odwagę życia Bożą miłością na co dzień. Potrzeba nam odwagi, byśmy umieli trwać we wspólnocie Kościoła, zwłaszcza wtedy, gdy okazuje się to niewygodne, niepopularne, a nawet gdy, choć nie wszyscy muszą zaraz zostać męczennikami, ale także wtedy, gdy stawką będzie nasze ziemskie życie. Może właśnie tegoroczny Adwent jest też dobrą okazją, by uświadomić sobie, jak wielkim skarbem jest to nasze ziemskie życie. Dzisiaj tych gości nam trochę przybyło. Powiedziałem, że będzie aż 5. Nie kłamałem, tylko że parę wywiady są podwójne. Ten, który widać, że jest rozdwojony, to jest dwóch męczenników franciszkańskich, takich współczesnych. Ten okrągły, taki relikwiarz, to są męczennicy franciszkańscy z II wojny światowej. I
Najpierw ten ogromny religiarz. Błogosławieni Achilles, Józef Puchała i błogosławiony Herman Carlos Tempi. Było upalne lato 1943, czwarty rok II wojny światowej. Na ówczesnych wschodnich terenach Polski Armia Krajowa przeprowadzała skoordynowaną akcję przeciwko konwojom niemieckim, skierowaną na front wschodni. Niemcy w odwecie przeprowadzili operację Herman. Aresztowali mieszkańców wsi i małych miasteczek, zamykali trumami w stodołach i podpalali. W samym tylko powiecie wołożyńskim spalili kilkanaście wsi z ich mieszkańcami. I 19 lipca pojawili się w Pierszaju, małej wsi położonej 20 km od Igielica. Była tam parafia świętego Jerzego, w której pracowali od niedawna dwaj franciszkanie, ojciec Achilles i ojciec Herman. Niemcy zebrali na placu około 300 osób. Jeden z niemieckich żandarmów, sam katolik, namawiał wtedy franciszkanów, aby uciekali. Ale oni byli przekonani, że gdzie są owce, tam musi być też pasterz. I zostali. Niemcy mieli zamiar wymordować i spalić, jak to czynili w wielu miejscowościach. Rozdzielili kobiety i mężczyzn, zamknęli w osobnych szopach. Franciszkanie próbowali wtedy z Niemcami negocjować. Po jakimś czasie przyjechało kilku oficerów niemieckich i rozkazali wyprowadzić uwięzionych ludzi. Zaprowadzili wszystkich do wsi, bo robił poszczyzna koło Nowogródka. Franciszkanów wtedy oddzielono od pozostałych i zaprowadzono do stodoły. Niemcy oddali tam pogrudy torturom, wyłupili oczy, wyrwali język, obcięli nos, uszy i ręce. Zabili na końcu strzałem w głowę. A potem podpalili szopę i drwiący męczenników kapłanów odeszli. Ale dzięki męczeńskiej śmierci pozostałych zatrzymanych zostawili w spokoju i wyjechali. Dobrze nam znany ojciec Maksymilian. Urodził się w 1894 roku w Zduńskiej Gori w rodzinie robotniczej. Wstąpił do Małego Seminarium Franciszkańskiego w Lwowie, a po odbyciu nowicjatu i zdaniu matury wyjechał na studia do Rzymu, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie w 1918 roku. Swoje życie poświęcił idei zdobycia świata dla Boga przez niepokalaną, wykorzystując do tego nowoczesną technikę. W 1927 roku założył klasztor i wydawnictwo Niepokalaną koło Warszawy. W roku 1930 udał się do Japonii i tam zorganizował placówkę misyjną wraz z wydawnictwem. W 1936 roku wraca do kraju i tam kieruje i tutaj kieruje rozwijającym się Niepokalanowem. W 1941 roku zostaje aresztowany. Był więziony krótko także w Łambinowicach, następnie w sezonie na Pawiaku. Później po święcimy, gdzie zginął 14 sierpnia. W bunkrze głodowym, w Wigilię uroczystości Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Poświęcając się za jednego z współwięźniów. Jego życie cechowało ustawiczna dążenie do świętości, całkowite oddanie się niepokalanie, ujmująca pogoda ducha, niezwykła aktywność apostolska oraz heroiczna miłość bliźniego. Już jako dziecko wykazywał dużą pobożność, kiedy dostał w prezencie 5 kobiejek, zamiast wydać je na przykład jak to dzieci na zabawki czy słodycze, kupił za nie figurkę niepokalanej. I takim ważnym wydarzeniem w jego życiu była wizja dwóch koron. Wtedy miał 12 lat. Matka, kiedy na dojku powiedziała do niego: Wódek, Wódek, co z ciebie wyrośnie? A on tak się przejął, że pobiegł wtedy od razu do kościoła, modlił się przed obrazem Matki Bożej i jak słowa modlitwy powtarzał słowa swojej matki: co ze mnie wyrośnie? I w pewnym momencie ukazała mu się Najświętsza Maria Panna, trzymająca w rękach dwie korony. Białą, oznaczającą czystość, i czerwoną, oznaczającą męczeństwo. I zapytała Rejmunda, czy je chce. A Mutek bez wahania wyciągnął ręce po ognie. To było w kościele parafialnym w Pawienicach. I od tej pory wszystko w jego życiu się zmieniło. Został beatyfikowany w 1971 roku
9 sierpnia 1991 roku w Peru zginęli śmiercią męczeńską dwaj polscy franciszkanie, Zbigniew Strzałkowski i Michał Tomaszek. Zostali zamordowani przez komunistyczną organizację terrorystyczną Świetlisty Szlak. Mieli po 33 i 31 lat. W 2015 roku zostali ratyfikowani. Była to ewangelizacja tych bardzo biednych, ale spragnionych Boga ludzi. Pomoc charytatywna. Udzielanie im sakramentów świętych oraz zwyczajna obecność pośród nich. Byli tymi, którzy nie tylko mówili im o Bogu i Jego miłości, ale pokazywali swoimi czynami, a przede wszystkim swoją śmiercią męczeńską. Wtedy, 9 sierpnia roku 1991, grupa terrorystów przybyła kolejny raz do tej miejscowości, gdzie pracowali. Już byli tam wcześniej parę razy. Jednak tego dnia po wieczornej mszy świętej weszli do klasztoru. Związali obydwu kapłanów i zabrali samochodem, wywieźli z misji. Po drodze zabrali również miejscowego wójta. Przejechali przez drewniany most, który łączy miasteczko z drogą, i most później podpalili i pojechali w góry około 2 kilometrów do miasteczka, od tego miasteczka, skąd wyruszyli, do miejsca zwanego Pueblo Viejo, co po hiszpańsku znaczy stara wieś. Tam strzałami w tył głowy zabili całą trójkę. Przy klasztorze do samochodu zdążyła wtedy wsiąść jeszcze będąca peruwianką siostra zakonna Berta. Ale uniknęła śmierci, ponieważ terroryści wyrzucili ją jeszcze przed mostem. Oto świadectwa różnych błogosławionych i świętych. Niech będą one dla nas umocnieniem i zachętą do odważnego trwania we wspólnocie Kościoła. Na co dzień kochamy bardziej lub mniej. Lubimy kogoś albo nie lubimy. I gdybyśmy mieli zrobić sobie taką listę, kogo lubimy bardziej, mniej, kogo umieścilibyśmy na pierwszym miejscu, no pewnie zaczęlibyśmy od tych najbardziej kochanych, umieszczając ich właśnie na samym początku tej listy. A jak wyglądałaby taka lista, którą miałby sporządzić Pan? I tutaj właśnie wczoraj przeczytałem taką ciekawostkę. Na tej liście są tylko dwa miejsca. Na tym pierwszym Bóg umieściłby nas wszystkich, a na samym końcu umieściłby swojego Syna. Tym się różni ta miłość i lubienie Boga od naszych. Jak przypomina nam Ewangelia, jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, żeby nie zginęło nawet jedno z tych małych. Warto o tym pamiętać przy dokonywaniu wyborów i naszym ludzkim rozgraniczaniu ludzi. Winniśmy poprawić się w tak wielu sprawach, w naszym sposobie pracy, w trosce o duszę, w naszym apostolstwie. I nie to w sposób ogólny, ale w takich konkretnych punktach. Na przykład w tym, co nam czasem doradzono w spowiedzi, co może zrozumieliśmy czasem podczas tego lekcji, uświadczania. Bo Pan Bóg nigdy nas nie opuszcza. I to jest nasza nadzieja. Zawsze będą jakieś niepowodzenia. Zawsze będzie się coś w naszym życiu działo. Tak już jest. Ale słabość, gdy zostanie za taką uznana, czyli za moją słabość, wtedy przyciąga ona Bożą moc. Bo święty nie jest ten, kto nigdy nie upada. Ale święty jest ten, kto pokornie powstaje.